Chyba coś spierdzieliłem, więc jeszcze raz. Ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor. Fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets. Exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Obudzili pradawne zło. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous clutching shadows. Of the darkest dungeon. Okay. Sounds good. Dobra, no to kampania. Okay, spoko. Mura z tym brzmi dobrze. Podejście numer 3. Okej. Okay. Pięknie list. Najmroczniejszy. Przygoda! Przygoda! Przygoda na streamie! Czy ktoś pamięta, jak się to gra? Czy nagrywam? Tak, a na film live'a. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Okay. Kuracje w skrzydle medycznym uleczają niekiedy więcej niż jedną chorobę. Dobrze wiedzieć. No i co dalej? Ciśnij spację. Okej, okay. Jak rozumiem, jechaliśmy karawaną i się rozjebaliśmy. Znajdujesz się obecnie w sali. Serio? Aby ruszyć w drugie, kliknij LPM, symbol kolejnej sali na ekranie mapy. Przemieszczasz się wówczas do właściwego korytarza. Spocznij. Czy mamy tutaj coś ciekawego? Nie. Dużo chodziło chyba tym, nie? Tak.
A nie mogę iść tak po prostu? Aha, nie, nie mogę. Dobra. W okolicy wymieszają się rozbójnicy, dlatego trzymaj się bocznej ścieżki, osada jest niedaleko. Znajduje się w korytarzu, jeżeli wolisz korzystać z myszy, kliknij w miejsce przed lub za drużyną. Okej, spoko. Idziemy. O! Wyskoczył rozbójnik. Pozbądź się tego zbira w brutalny sposób. Niech wszyscy dowiedzą się o twoim przybyciu. No póki co to on chyba nas chce się pozbyć. Pokonaj wroga. Walka jest podzielona na tury. W trakcie tury twojego bohatera kliknij ikonę biegłości, po czym kliknij wybrany cel. Jeżeli dana biegłość nie jest dostępna, dzieje się tak, ponieważ bohater musi w tym celu stać w innym miejscu lub ponieważ brakuje odpowiednich celów. Przesuń kursor nad biegłość, aby zapoznać się z jej wymaganiami. Okej. Okay. Rozumiem, że to jest biegłość. Puszczenie krwi wręcz. Cel bazowy, obrona, mod minus 15, krwawienie, 2 punkty runda przez 3 rundy. Okej. Okay. Znoszony płaszcz. Pistolet skałkowy, zardzewiałe ostrze. Przesunięcie. A, tego nie mogę, tak? Dobra, to pierdolnijmy gościa. Uniknął mojego uderzenia. Niedobrze. Kara boska 1. Wręcz. Cel bazowy. 85. Na siebie. Obrony kontra plugawy. Co kurwa? Dystansowy. Cel bazowy. Obrona mod. Minus 40. Cel bazowy. 90. Obrona mod. Minus 75. Co to kuźwa znaczy? Pochodnia plus 6. Na siebie. Ochrony. Oznacz cel. Dobra, jebnijmy mu z tego. Paniale. Dobra, tutaj są jego. Ochrona 15, unik 2, szybkość 3. Szansa trafienia 83, nakryt 5. Obrażenia bohatera 4,8. Biegłość i sieczka. Odporności. Okej. Okay. Punkty życia 3. Boom. I zabity. O! Myszkując przy truchło, znajdujesz. Truchła znajdujesz. Złoto. Dajemy. Idziemy dalej. Ile mapę chcę? O, jest jakiś namiot. Obiekty interaktywne, ciekawostki. Na swojej drodze napotkasz wiele obiektów interaktywnych. Kliknij lewym lub ciśnij W, żeby je zbadać. Rzuć okiem na ten namiot. Kim się najlepiej przeszukiwało namioty? Gdzie to jest napisane? Nie ma chyba nigdzie napisane. Dobra, to niech będzie ten. Coś tam zostawili. O, rubiny. I złoto. Nie obrona, tylko obrażenia. Obrażenia, modyfikator minus 15%. Aha, czyli to daje debuffa, tak? Że typ zadaje 15% mniej obrażeń. Dobrze rozumiem? O, dwa oprychy. Daj tym draniom nauczkę, niech wiedzą, że prawowity właściciel powrócił do włości i rozbójnicy nie są tu mile widziani. Okej. Okay. Co tu jest? Strzał śledzący 1. Dystansowy, cel bazowy 95. Obrażenia, modyfikator minus 80. Na siebie plus 12, cel kryt. Co kurwa? Zabijmy tego. Dystansowy. Cel bazowy. Celność bazowa 85. Obrażenia mod minus 40. Co to kurwa znaczy? Czyli chwilę, jak mam to, to celność bazowa to jest 85, tak? Czyli to jest 85% na to, że trafię? Na dole w statystykach masz OBR i jeżeli na przykład minus 15, to dodatek zadaje bazowo o 15 mniej obrażeń. Aha, czyli to zadaje
Zamiast 6, 12 to gdzieś jakieś tak 4, 10, tak? Bo ma minus 40. No 4, 9. A celność bazowa 85 to znaczy? Dobra, w każdym razie weźmie, strzelmy tym. A to nie miało za obydwu ten odsunąć? Kara. Ej, nie karaj mnie! Tak, ale bierz pod uwagę szansę na dość przeciwnika. Unik 7. Celność bazowa 85. Aha, ten zasłania, tak? O matko, oni mnie zabiją tutaj. O, dobrze, unik. Aha, bo ten jest taki duży i absorbuje, tak? Dwa pola zajmuje koleś, okej. Okay. Jak kliknę spell i najadę na przeciwnika. Aha, to są moje, tak? Okej. Okay. I tu mam szansę trafienia 6-12. No niech będzie to w takim razie. Ło, za 12, ale go jebnąłem. Dziewięćdziesiąt, 15 nakryta, 11. No dobra, jebnijmy. O, shit to. Nie mogę utrzymać równowagi. To dobrze, stary. Bohater, którego narzuca się stamtąd, dodaje kary do statystyk za jakiekolwiek dalszego, że nie miał szansy zabić bohatera. Ciekawe, czy mam go uleczyć. Ogłuszenie 100%. Nie, no to spróbujmy go zabić. Siadło. Zabite potwory pozostają po sobie truchła, te stanowią zaś tymczasowe przeszkody, które czasami znikają, są, że przy przegrzeniu ich pozbycia, ale często lepiej ich jest wykorzystać biegłości dystansowe. Kochaniem, a nawet posiadanie przez niektórych bohaterów biegło się z zwaniem trochę. Zginęły w trakcie krwawienia, zarazy lub trafienia do zęby sobie trochę. Okej. Au. A dobrze, unik. Kajtol, ale on chyba się z tyłu... A, coś nie wiem. Czy ja mogę go? Nie, nie mogę, tak? Dobra, to strzelimy. O Boże, 1-2 obrażeń, serio? A nie, chwilę, ja to też mogę robić, tak? Nie zauważyłem. Celność bazowa, obrażenia, kryt... Aha, bo to w trzech strzelał. Dobra, pi. O, matka. Ja krwawię. To fajnie. Wręcz, czyli nie mogę w tego, tak? Prawda, nie mogę go niczym pierdolnąć? Boże, serio to tak kuźwa działa? O, dostaliśmy herby, złoto i pochodnie.
Po wypełnieniu wyroku misji możesz powrócić do osady w dowolnej chwili, zaciągnąć herb w celu opuszczenia będziemy. Nie musisz z tym sobie zrobić. Okej. Misja ukończona. Do osady, kontynuuj przygodę. Coś tu jest nie tak. Bandycka skrzynka z pułapką. No dobra, przeszukaj. Zaraza, no super. Chyba się nie opłacało jej przeszukiwać. No dobra, misja ukończona. Znaczy ja wiem, wiem, to pamiętam. Przepa. Odporność na choroby. Dwa, okej. Osada. Kurację skrzydłem medycznym leczyłem niekiedy więcej niż jedną chorobę. Spoko. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now. And you are bound to them. Okej. Okay. I co oni się... wołaj o pomoc gdziekolwiek. Pod każdym zakładem, który możesz się... Obcy w osadzie podczas eksploracji walki... Okej. Na zakontraktowanym bohaterze albo zapoznać się z jego szczegółową kartą postaci. W tym miejscu może także przemianować lub trwale odprawić bohatera. Kliknij na budynki wykorzystane. Zawerbunek na... Okej. Spoko. Preferowana pozycja, preferowany cel, coś tam ogłoszenia, W mieście odstresowuje się wyłącznie dzięki modlitwie. Skłonny do kradzieży. A to chujek. Dany. Nie może uprawiać hazardu. Okej. Dobra. I wspomnienia. You will know the tragic extent of my failings. Prolog, stary trakt. W ciemności, która na ciebie spogląda. Epilog. Okej, spoks. Czyli tutaj są jakieś takie filmy, tak? Dobrze to zrozumiałem? Kareta. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Okej. Musisz zwerbować dwóch... Tych dwoje rekrutów, aby zapewnić swoją czteroaktywność. A skoro już tu jesteś, wydaj część zgromadzonych zasobów na rozbudowę sieci karet, zwiększa to liczbę dostępnych przeciwbohaterom w celu dokonania wyszenia aktywizacji. Okej. Mam do zapoznania się na bohatera pozostałego kanapie, przeciągnę go. Okej. Czyli tu samo go co karetę ulepszyć. Tak, sieć karet, koszary bohaterów. Wyszenia na jedną wyłaniacie każdego tygodnia lub większe skład twojej drużyny. Ulepszono. Sieć karet. Zwiększać bo dostępnych bohaterów do 3. I tutaj są te macy, tak? Herby, akty, portrety, piersi. Okej. Okay. No dobra, no to powiedzmy, że sobie to ulepszymy. Okej. Okay. I kogo ja tutaj mam? Przyciągnij bohatera do drużyny, do składu drużyny, aby go zwerbować. No to dajmy sobie dwóch. Dobrze. Co my tu dalej mamy? Wybierz mnie na kolejną ekspedycję. Spoko, stary. Aha, to jest zablokowane, zablokowane. Zablokowane, 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 zablokowane. Czyli zostało tylko to. Ale tutaj, co? Mogę sobie film otworzyć. Tak, ja w to grałem. Tylko dawno temu, nie pamiętam. I po co mi się to podświetla? No dobra. Ajsik, pierdoły, wyrusz. Cel zadania. To jest takie jakby chyba... Dziennik?
Skrzynia z błyskotkami. Przytrzymaj, aby przebrać błyskotki. Okej. Okay. Pozwól, że powiem ci o strasznych rzeczach, które dane było nam poznać. Atak serca następuje wtedy, gdy poziom stresu podnosi. Służy do tamowania krwawienia. Biegłość, której bohater korzysta podczas walki. Biegłość obozowa. Podczas obozowania broń, element wyposażenia, w której bohater korzysta podczas ten. Cel, choroba. Krótko słowa celność. Podstawowa szansa trafienia równa jest celności pomniejszonej o współczynnik uniku rywala. O. Istnieje coś tam, krwawienie krytyczne, że... trafienie krytyczne zdaje więcej wrażenia, jak mierzymy poziom stresu, jeżeli bohater wypadł na trafienie krytyczne lub podnoszą wyższych pozwów, okej. Okay. Zresztą, że bohater zadawany w trakcie walki, max punktu życia, nawyk, jakie mogą być korzystne, pozytywne, nie wiem, jak to jest, jak ten tron. OBL, obrażenie, jak ktoś leje punktów zdrowia, cel straci ochronę, jakoś inny efekt rozumieszcza się, że ignorują ochronę odpowiednią. Jaką bohater ma na przykład przynajmniej uprawienie, odporność na ogłoszenie, coś tam, ogłoszenie sobie, nieświetlenie pamiątki, PT woli. Przybliża bohatera do kolejnego awansu woli, PT woli można zdobywać wyłącznie na wpłynę, pochodnia. Popiera się portret, poziom woli, przesunięcie, efekt przeszkody, przedmioty, pożyt, serum, skład, stres, szybkość, test udręki, test zaskoczenia, odruchu, udręka, unik, woda święcona. Można tu wziąć ten, wtedy śmierci, pozornie zapasy, zaraz, zbroja, złoto, łopata, żywność. Dobra, powiedzmy, że rozumiem. Aha, to są ten... To nasza chwila, jesteśmy w pełni gotowi. Okej, okay, no to wyruszmy. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. Czyli co? Aha. Chwila. Wystaw swą odwagę na próbę, nie wiem, sprawdź jakie są, nie są. Cmentarz jeszcze. A! Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Okej, spoko. Chwila, co to jest? Ale gdzie to jest? Tutaj wszędzie jest zablokowane, dobra, okej. To jest jedna grafika, tylko się obraca, czy mi się wydaje. Okej, okay, no to weźmiemy sobie tego na przód. Ten 2-3, ten 3-4, ten tutaj. No to damy sobie tak i damy sobie tak. Zapasy. W zależności od eksplorowanego regionu, planowanego czasu, eksploatowane są gry, proszę wymienić ich rozmowy na drogę, zawsze pamiętaj jednak, by obrachanie przygotowania się na wygląda z co najmniej 4 pochodnie, okej. Okay. Żywność, 8, tak? 4 pochodnie. To zdaje serum, usuwa choroby trucizny, toksyny, woda święcona, pozalewnie z bohatera, okej. Okay. Woda święcona, jakieś zioła, kościenny klucz, bandaże, serum, łopata. No dobra, powiedzmy, że na pierwszą łopatę weźmiemy tylko tą. Panel bohaterów, kliknij PPM należący do bohatera obrazek lub portret w dowolnym momencie, aby wywołać szczegółowy panel przedstawiający nawyki, biegłości i odporności. Okej. Okay.
Tu jest mapa, tak? To idziemy. Pochodnie. Okej, spoko. I tyle. Dwa szkielety. Zaskoczenie. Zaskoczyłem dwa szkielety. Pierwszy jest ten. Obrażenia minus 60, czyli zadamy 3 do 5. Tu zadamy... A, tylko tu mogę. 4, 8. To go naznacza, jak dobrze rozumiem, a tego mogę jebnąć za 5, 9. To jest... to jest to. 3, 5, czyli 6, 10, a to jest 5, 9, no to to robi więcej. No, tu więcej. Co ta pani ma? Aha, tego nie może używać, muszę mi ją zmienić, okej. Okay. Celność bazowa 80, co cios maczugą. I zakładam, że ma 4,9 obrażenia. Obrażenia, unik. Podnia plus 5. Ręka światłości. Dobra, to jebnijmy maczugą. Pudło, wspaniale. Trujący podmuch, celność obrażenia, zaraza, 100% bazowo, 4 punkty przez 3 rundy. Raczej tyle żyć nie będą. Uledź zarazę, zaatakuj, zatomuj krwawienie. Ok, obrażenia, opary. Ożywiające opary. Ja to tylko sobie na jednego mogę rzucić, czy na wszystkich? Na jednego, tak? Dobra, no to pierdolnijmy tutaj jakieś te zatrutki. Obrażenia, czyli mogę 4, 8 razy 2 to jest 8, 16. No dobra, powiedzmy, że to. I hajsik. I skrzyneczkę. Dawno zapomniana skrzynia stoi bez trosku na dodatkach. No, zawartość jest nieznana. No to otwórz. Łopata, angielskości, spoko. Co tam piszecie? Przed lambą? Nie wiem, przeczytałem. Damy sobie tak i idziemy dalej. Even the cold stone seems bent on preventing passage. To łopatą sobie usuniemy. Okej. Okay. Czemu mi się to zmieniło? Pochodnia. Bacz, gdyż światłość gaśnie. Co? Im gęstszy mrok, tym większe problemy, ale też większe nagrody. Kliknij pochodnie. Okej. No dobra. To mogę tylko na tego. Obrażenia, szybkość. No dobra, no to zrzućmy na to. Damy mu buffa. Tutaj mogę co? Albo heala, albo jakieś takie lekkie obrażonka. On ma dużą szansę na unik, to weźmiemy, zestrzelimy tego, bo tu mogę 5. Mogę, ale nie muszę. Jeden, spoci. Tutaj mamy taki ten, strzałek za 3 i to będzie dosyć dobre, myślę. Ło, jak mnie pierdolną szkieleciarz jeden pierdzielony. Unik, brusik, brusik. Tu możemy zdjąć... Ile ty masz życia? No nie, nie możemy. No ale dobra, zróbmy to. Zabijemy jednego, drugiego osłabimy. I tutaj możemy zrobić tak. Wspaniale. Jakaś macka. Odporność. Super. 2, 5. Nie, to raczej go podhealamy. Się wydaje.
Aha, tutaj są buffy, tak. Jeden, jeden, a to da... A, tego nie mogę tam. No dobra, to niech będzie to. Naprawdę? Muszę to zabijać? Serio? To mi się nie podoba. Trochę to głupie. Dobra, to weźmy to i... I chuj. Nie ciesz się, że jeden damage, bo jeszcze jest stres plus 22. Właśnie widzę, że ten na końcu ma jakieś duże stresy. 42 na 200. Okay, podnosimy. I idziemy dalej. Zwiat. Wykonałem zwiat. Co tu widzę? Skrzynkę? Chuj wie co i chuj wie co. Dobra, idziemy tu, by oglądać skarb. A, to. Prog 25. Plus stres, cel, obrona potworów, bohaterowie zaskoczenia, łupy, krytyki, gracza. Aha. Klucz i hajsik. Spoko. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Dystansowy cel, celność bazowa, obrażenia bazowe, zaraza bazowe, 4 punkty. Są takie dwa, tak. Aha, to jest na koniec, a to nie ma sensu. Chociaż w sumie. Dobra, rzućmy to. Aha, nie mogę. To rzućmy na tego pierwszego to. Odporność, czyli się nie zatruł, jak rozumiem. Dobra, no to tym strzelimy z tego. 12. Nie najgorzej. 21 stresu. Krwawienie, osłabienie. No niedobrze. No to tutaj takie. Okej, jeden umór. Ty co możesz zrobić? Celność bazowa, obrażenia minus 20, unik, pochodnia, leczenie. Dobra, ulecz tego typa. Ty możesz... Chwilę, co to jest? Prawienie, tak? I on to może usunąć. Okej, super. Jedno i 25 stresu, no nie fajnie. Krwawienie, osłabienie. Twój bohater krwawi, jeżeli sobie tego życzysz, bandaż w ekwipunku, to mować kliknij. Dobra, strafisz tam te bandaże. Dobra, no to pierdolnij w to i w to. Teraz... No, pięknie. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ty masz krwawienie. Czy on może teraz użyć? Nie może. Dobra, no przeżyję z tym krwawieniem chyba. No zobaczymy, co mi wyjdzie z biegania po ciemku. Wyjdzie mi pułapka. Nic nie ma. Ale słuchajcie, ja wiem, że mogę pochodnie użyć. Luzik.
O nie, no to muszę zjeść. Aha, czyli żarcia się używa tak. Po prostu wyskakuje od czasu do czasu. Okay. No dobra, chuj tam. O kurwa, to daje tyle stresu. Rach. O proszę. Jaka kurde ten. Gdzie jest ten debuff? Zmień strój? Strzelomy. Nie, to użyjemy się tego. To jest spoko teraz. Sprzeczka. Fajna sprzeczka. Ogniu, och ogniu, czemu mnie opuściłeś? Chuj wie. Paranoia. The walls close in. The shadows whisper of conspiracy. Ściął się. Kurwa. No tego też zorusz. Ty się hilnij, laska. On za piąta raz, zajebiście. Ty stary strzelasz w gości. O, jeden numer. Bardzo dobrze. Boom! Nie macie. Ach, kurde, przeżył na ilu? Na jednym? Tak. Tutaj co odjebało? Dobra, podchilaj się ziom. Znaczy, bejba. No. Dobra, porobieni. This expedition at least promises success. I co się stało? Nic. No mógłbym jeszcze tu iść, a to bez sensu. Emil Rold, luzik, blusik. Luzik, blusik. No bez rewelacji. Co my tu mamy? Paranorm... coś tam. Okej. Okay. Nie wiem co dodaje. Odporność na ogłuszenie. Paranoja. Przykryta jeżeli PZ poniżej 50. Okej.
Mogłem użyć klucza na skrzynki. Aha, okej. Okay. Czasem niektóre negatywne nawyki ulegną utrwaleniu i staną się poważne. Przyjęcie negatywnych możliwe jest w lazarecie, lecz koszty tej operacji są znaczne. Okay. Pokonaj pomarszczoną Babę Jagę. Okej. Okay. Łagodzenie stresu. Bohaterowie łagodzą zgromadzony stres poprzez wizyty w oberży i opactwie. Każde zajęcie przynosi inne efekty uboczne. Eksperymentuj z zajęciami o tym, że każdy bohater posiada odmienne nawyki. Poświęcanie bohatera wybranemu zajęciu przypisuje bohatera tego zajęcia aż do kolejnego tygodnia. Trzeba będzie zabrać innego śmiałka. Aha, okej. Okay. Czyli tak, tutaj się stres zdejmuje, tak? Odporność na głuszenie, szybkość, odporność na choroby, coś tam. Nie może uprawiać hazardu. Okej. Okay. Tak, ty masz nimfomanię w Zamtuzie, ale nie mogę cię tam dać. Koszt ulepszenia broni, odporność na głuszenie. W mieście w ogóle nie piję. Dzięki medytacji. Ile to? Czy to jest Zamtuz? Tak. To do dupy. Aha, to jest zajęte. Okay. Dobra, to jest zalej swoje troski. Dobra, no to on chyba może zalać swoje troski. Potwierdź leczenie. Okej, okay, spoko. Też bym się nabył. Chyba zazdroszczę gnojowi. Ona może tylko dzięki medytacji, czyli tutaj, tak? No, potwierdź. A ty typo? Zatoka na krwawienie. Czyli ten typ może... Samobiczowanie drogą do rozgrzeszenia. Okej, okay. No ten wygląda na takiego sadomaso, to niech będzie tutaj. Okej, okay, ale na misję mam już tylko jednego. I to już wszystkie to, tak? Czyli muszę sobie wziąć nowych typów. Kapłanka. A sister of battle, pious and unrelenting. Okej. Okay. Tylko nie kolejna wyprawa, tylko nie to. Na początku warto zapewnić zwalniać postacie z niskim levelem i rekrutować nowe. Wracać po Goldona na leczenie stresu. Aha, okej. Okay. Pamiętaj w tej grze lepiej mieć gówniane dropy i bohaterów bez debuffów, niż mieć fajne dropy, ale nie mieć bohaterów. Spokojnie z tymi pochodniami, ludzie. Ja naprawdę, wiecie, ja dziękuję za wszystkie rady, ale czasem mam wrażenie, że wy mnie traktujecie jak debila. Bez... Nie zrozumcie mnie źle, ale... Ja nie planuję lecieć YOLO super holo bez palenia pochodni, ale tak na pierwszym dungeonie chciałem sobie spalić i przypomnieć... Znaczy nie palić i przypomnieć, co się dzieje. A czasem te podpowiedzi to normalnie, mówię wam. Czuję się jakbym był przez niektórych traktowany jak idiota. Serio, nie przesadzam. Dobra, spoko. Fajnie się gra. Ale zrobimy sobie chwilę przerwy. Więc ten... Ponawiam, nazywaj bohaterów nikami subów. A no to jest spoko pomysł. Mogę nazywać, a da się zmieniać? O, okej. Okay. Będę tak robił. A nie jesteś. No jestem, ale nie aż takim. Dobra, chwila przerwy będzie.